Dobry Państwu, witam serdecznie w moim gospodarstwie. Nazywam się Bogusław Majka. To gospodarstwo jest pokoleniowe. Mój dziadek akurat był rolnikiem, mój tata był rolnikiem, no ja dalej jestem rolnikiem. Dodam tylko tyle, bo to jest historyczna sprawa, że w 1938 roku w tym gospodarstwie był przez mojego dziadka witany Wicenty Witos. Był tu wiec akurat taki, bo mój dziadek pracował u hrabiego Ubieńskiego w Zasowie. Nauczył go sadzić drzewa i miał piękny hektarowy sad. No i wszyscy stwierdzili, Ubieński stwierdził, że najlepiej Witosa w sadzie powitać. Moje gospodarstwo jest 50-hektarowe. Uprawiałem niegdyś ziemniaki, bardzo dużo. W tej chwili jest taka sytuacja, że nie mam kogo nająć do pracy. Dzieci wykształciłem, są magistrami, znaleźli swoją pracę. Nie mam jak na razie następcy i zrezygnowałem z uprawy ziemniaków. Uprawiam kukurydzę i zboża. Bardzo serdecznie witam prezesa Kosiniaka Kamysza. Witam dyrektora. Dzięki. Witam wszystkich. No i cóż, porozmawiamy o problemach rolniczych, bo problemów rolniczych nie brakuje. Prezes, zbierzesz baty dzisiaj. No, nie brakuje tych problemów. Te baty się należą rządzącym. My jako część szeroko pojętej klasy politycznej pewnie też zawsze musimy być gotowi na trudne rozmowy, ale to jest sytuacja niedopuszczalna, która dzisiaj ma miejsce, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Ale powiedzmy o miejscu, w którym jesteśmy najpierw, bo od kilku tygodni odwiedzamy poszczególne gospodarstwa w całej Polsce, w różnych regionach. Dzisiaj jesteśmy na Podkarpaciu, w powiecie dębnickim, w gminie Czarna, w miejscowości Róża, jak zresztą widać po koszulce gospodarza i tych, którzy nas tutaj przywitali. Jesteśmy w gospodarstwie wielopokoleniowym. To jest siła polskiej wsi, w której te pokolenia i z pokolenia na pokolenie przekazują swoje gospodarstwa. Widać, że ta ciągłość jest też zagrożona z uwagi na brak stabilności dochodów, brak opłacalności na pracę tak ciężką, że często trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj zaczyna się w Polsce długi weekend majowy, ale dla rolników to jest czas bardzo wytężonej pracy. Jak tutaj jechałem, to wielu gospodarzy wyjeżdżało już było w polach. Kwitnie rzepak na polach, sezon jest już w pełni. Za chwilę trzeba będzie się przygotowywać do zbiorów rzepaku, a później do żniw. To wszystko stwarza sytuację, w której bezpieczeństwo żywnościowe wychodzi na pierwszy plan. My jesteśmy za to bezpieczeństwo żywnościowe odpowiedzialni. Chociaż dzisiaj rządzi i od 7 i 8 lat rządzi kto inny, to my nie abdykujemy z odpowiedzialności za polską wieś i polskie rolnictwo. Jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzimy. Jesteśmy dumni z naszych korzeni agrarnych, jesteśmy dumni z tego, z czego się wywodzimy. Z polskiej wsi, z małych miejscowości. I głos na PSL, głos na nasze stronnictwo, na naszą koalicję, to jest głos za bezpieczeństwem żywnościowym. Po to, żeby była tania, dobra, zdrowa polska żywność. To jest po prostu fundament funkcji państwa, żeby zabezpieczył podstawowe czynności, funkcje życiowe, żeby dawał to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Z uwagi na zaniedbania rządzących, niekontrolowany napływ do Polski zboża oraz innych produktów rolno-spożywczych utraciliśmy bezpieczeństwo żywnościowe. To jest narażenie na szwank konsumentów, czyli nas wszystkich, którzy kupujemy żywność. To jest narażenie na szwank tych, którzy produkują tą żywność i tych, którzy ją przetwarzają. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest bezpieczeństwo tego, który kupuje żywność. Ale to jest też bezpieczeństwo miejsca pracy. To są setki tysięcy gospodarstw w Polsce, które produkują zboża, tak jak tutaj było powiedziane, kukurydzę, ale wszystkie inne produkty rolne i spożywcze. To są ci wszyscy, którzy zatrudniają w przetwórstwie, w skupach, w miejscach przetwarzania żywności, produkcji produktów żywnościowych. To jest miejsce pracy dla wszystkich tych, którzy później sprzedają tą żywność nam w sklepach, dostarczają ją do naszych domów. To są miliony miejsc pracy, czyli bezpieczeństwo żywnościowe to jest fundament funkcjonowania państwa, ale to są też miejsca pracy, jakość życia, jakość funkcjonowania i bezpieczeństwo polskich rodzin. Upominamy się od wielu tygodni
ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe zostało narażone na szwa. W lipcu ubiegłego roku złożyliśmy ustawę o kaucji na zboże ukraińskie, które miało wjeżdżać do Polski. Na inne produkty, również na owoce miękkie. Nie zostało to rozpatrzone, dzisiaj rządzący przyznają nam rację. Wczoraj Unia Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu bezcłowego ruchu pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską, w tym Polską. Wyłączone są tylko produkty takie jak pszenica, kukurydza, rzepak czy słonecznik. Nie są to wszystkie produkty, które powinny być wyłączone. My domagamy się natychmiastowego rozpatrzenia naszej ustawy o wprowadzeniu kaucji. Ta lista produktów w naszym wydaniu jest dużo dłuższa. Ona jest bardziej obfita. Ona obejmuje drób, obejmuje miód, obejmuje owoce miękkie, obejmuje wszystkie te produkty rolno-spożywcze, których nieuczciwa konkurencja niszczy polskie gospodarstwa, niszczy polskie rolnictwo i zagraża polskim konsumentom. Domagamy się natychmiastowego rozpatrzenia naszej ustawy, ponieważ ustalenia komisarza Wojciechowskiego z rządem polskim to tak naprawdę są ustalenia wewnątrz PiS-u. To jest sytuacja, w której nie możemy po prostu wyrazić zgody i zaakceptować tych rozwiązań. Nie doszło do porozumienia. Pierwszy punkt porozumienia zawartego jeszcze z panem premierem Kowalczykiem i protestującymi rolnikami podczas Okrągłego Stołu nie został spełniony. Rząd polski zobowiązał się przez swojego wicepremiera, który, przypomnę, nadal urzęduje, nadal pobiera pieniądze i nie wypełnia swojego zobowiązania, tego, które podpisał z rolnikami. Rząd polski zobowiązał się, że będzie starał się i będzie robił wszystko, żeby nie przedłużać tego okresu bezcłowego. Nie zrobił w tej sprawie nic. Nie wystąpił z żadnym, nawet najmniejszym nawet wnioskiem do Komisji Europejskiej, do komisarza Wojciechowskiego. Wciąż niezrealizowany jest postulat portu zbożowego, którego budowa mogła rozpocząć się w lipcu ubiegłego roku, ponieważ Rada Ministrów podjęła decyzję o bezprzetargowym wyłonieniu firmy, która by dokonała tej przebudowy portu zbożowego. Ta decyzja do dzisiaj jest niezrealizowana. Nie widzimy efektów działań zespołu międzyresortowego, który został w tej sprawie powołany. Ten zespół międzyresortowy miał się zajmować handlem tymi produktami, które wjeżdżają do Polski, jakimś monitoringiem. Zebrał się 3 razy, ostatni raz w styczniu. To są ustalenia naszej komisji śledczej, którą powołaliśmy w polskim parlamencie, przewodniczy jej pan poseł Stefan Krajewski. To wszystko jest obraz, w którym dzisiaj funkcjonujemy, czyli dalej będzie niekontrolowany napływ różnego rodzaju produktów rolno-spożywczych. Dalej nie ma wprowadzonych odpowiednich kontroli na granicach i pytanie do rządzących. Ile zboża zatrzymali od momentu, kiedy wprowadzili zakaz wwozu towarów rolno-spożywczych? Ile zostało cofniętego zboża czy innych produktów z granicy? Kto prowadzi dzisiaj kontrolę? Kto bada jakość? Czy dalej posługują się pojęciem zboża technicznego, które w nomenklaturze, w nazewnictwie typowo specjalistycznym dla rolnictwa nie istnieje? Sprawdzaliśmy to we wszystkich uczelniach zajmujących się naukami rolniczymi. Trzeba natychmiast wprowadzić kaucję nie tylko na zboże, ale na wszystkie inne produkty rolno-spożywcze, bo za chwilę będziemy mieć ogromny kryzys na rynku drobiu, na rynku owoców miękkich. Już dzisiaj szef sadowników polskich, nasz poseł Mirosław Maliszewski, informuje i alarmuje. Magazyny przetwórcze, magazyny firm przetwórczych, rolno-spożywczych są pełne mrożonek z Ukrainy owoców z ubiegłego sezonu. Więc nie będą te firmy kupować od polskich rolników, polskich sadowników owoców miękkich w pierwszej kolejności, bo ich pierwszy zbiór się za chwilę rozpocznie. To zatrważa kolejnym gospodarstwom, bezpieczeństwo kolejnych gospodarstw. Na polskiej wsi zlikwidowano w ostatnich latach setki tysięcy gospodarstw, szczególnie hodujących trzodę chlewną. Jak przyjdziecie tutaj po okolicy, to z trudem znaleźć jest gospodarstwo, które na własny choćby użytek hoduje trzodę chlewną, hoduje świnki, ma takie nawet niewielkie czasem gospodarstwo, ale ta hodowla po prostu przestała się opłacać. To wszystko pokazuje obraz porzucenia polskiej wsi. I dzisiaj są znów obietnice dopłat, do hektara, do tony, bo to się zmienia, ale tu nie ma, w rządzących nie ma filozofii, jak wesprzeć rolnictwo, żeby się opłacało, żeby ludzie chcieli przejmować gospodarstwa po rodzicach, żeby była ta następowalność pokoleń. Przed chwilą mi przywitał wnuk gospodarza. To jest szansa, że on może przejmie to gospodarstwo za kilkanaście lat.
Bogu dzięki, jest to rodzina wielopokoleniowa z ogromną tradycją. I takie są na polskiej wsi. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Będziemy bronić tej kultury, tradycji ludowej, obyczajów i zwyczajów ludowych. Naszych świąt i naszych wszystkich tradycji, które wyrastają z kultury wiejskiej, z kultury ludowej, bo to jest kultura iście polska. To też warto powiedzieć przed dzień świąt, które będziemy za chwilę obchodzić. Szczególnie święta narodowego, ale też święta naszych barw, flagi biało-czerwonej 2 maja. Szanowni Państwo, my mamy plan dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa. Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Po pierwsze, trzeba stawiać na kilka źródeł dochodów dla rolników. Pierwsze to powinno być stabilne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego, ale druga noga to dochody z energii, z odnawialnej energii. Czyli głos oddany na nas, na naszą koalicję, to jest głos za bezpieczeństwem żywnościowym, za tanią, zdrową żywnością, ale też za tanią i czystą energią, za zieloną energią. Ta druga noga dochodów rolnych jest potrzebna, ponieważ zmiany atmosferyczne, gradobicia, huragany, ulewy, podtopienia, różnego rodzaju czynniki klimatyczne są tak aktywne w ostatnich latach i powodują tak zachwianie dochodów rolnych, że trudno zaprojektować rozwój gospodarstwa na kilka lat do przodu. Dlatego jest potrzebne zupełne uwolnienie zielonej energii. W obszarze rolnym chcemy docenić szczególnie rolników aktywnych i dla nich, dla aktywnego rolnika, którego definicję trzeba wprowadzić. Dla aktywnego tego, który zbiera, sieje, który daje i gospodarzy. Powinny być specjalne preferencje w dopłatach. Nie wypełnianie ekoschematów na setki stron, bo dzisiaj rolnicy zderzają się i dowiadują się, co to znaczy sięgnąć po trochę wyższą dopłatę. Bo przypomnę, że przez nieudolność dzisiaj rządzących dopłaty bezpośrednie podstawowe z poziomu 190 euro zostały obniżone do 118. Ja wiem, że duża część z tych, którzy nas słuchają, dowie się o tym dopiero po wyborach, bo wtedy dostanie przelew. Ale miejcie już dzisiaj świadomość, że te dopłaty miały być podwojone za rządów PiS-u, a zostały obniżone. Dlatego domagamy się jasnych i przejrzystych reguł wypłaty dopłat, szczególnie dla aktywnych rolników, promocji młodych rolników, zwiększenia z 200 milionów do przynajmniej 1 200 000 000 w Krajowym Planie Strategicznym środków na rozwój wsi. Ułatwienie spłaty dzisiaj zaciągniętych kredytów, tych kredytów, które spłacają rolnicy na modernizację gospodarstw. Bo widzimy, że polska wieś się zmieniła i Bogu dzięki. To jest wielka zasługa Unii Europejskiej. Ale te kredyty z Unii trzeba spłacać. I nie ma wakacji kredytowych dla rolników. Są dla tych, którzy kupili mieszkania, a nie ma dla tych, którzy zainwestowali w sprzęt, żeby rozwinąć swoje gospodarstwo domowe. Bo gospodarstwo rolnicze łączy się z gospodarstwem domowym. To jest zresztą definicja gospodarstwa rolnego w Konstytucji i tych praw konstytucyjnych będziemy bronić. Domagamy się i mamy pomysł, jak rozstrzygnąć kwestie szkód łowieckich. Jesteśmy na terenie Podkarpacia. Tutaj gospodarzem tego terenu w imieniu PSL-u jest Adam Dziedzic, prezes zarządu powiatowego. On zaraz zabierze głos, ale gospodarzem tego powiatu jest Wiesław Landa, nasz szef struktur. Wiesław Landa jest szefem struktur PSL-u w Dębicy. I pamiętam, jak kilka lat już temu rozmawialiśmy o szkodach łowieckich na tym terenie. To wciąż jest ogromny problem. To jest ta linia podziału, a czasem skłócenia rolnika z myśliwym. A my uważamy, że jeżeli własność państwa to są lasy i zwierzyna, która żyje w lasach, to państwo musi przejąć ten obowiązek. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to jest największa agencja płatnicza w Europie. Tam pracują tysiące ludzi. Tam PiS wymienił kadry, bo uznał, że ma wszystkich najlepszych. To niech jadą, niech szacują szkody i niech wypłacają te szkody, a niech nie zrzucają tego na rolnika czy myśliwego i niech nie skłócają na nowo rolników i myśliwych ze sobą. To jest obowiązek państwa, trzeba przeznaczyć na to kolejne pieniądze. Trzeba zrobić wszystko, żebyśmy mogli konkurować na rynkach światowych, uruchomić dyplomację gospodarczą. Mamy plan, jak widzicie państwo, dla całego rolnictwa, dla polskiej wsi, bo dochody z zielonej energii to nie tylko przecież w gospodarstwach rolnych, ale tu trzeba uwolnić wiatraki, fotowoltaikę, tak żeby się opłacała, wydłużyć okresy rozliczeniowe, zmodernizować sieci elektroenergetyczne, bo to dzisiaj jest przeszkoda do przyłączania się nowych instalacji fotowoltaicznych. I tak jak był rozkwit w pewnym momencie firm, które zakładały panele fotowoltaiczne, tak ostatnie miesiące to jest upadek tych firm, bo rządzący po wybuchu wojny zamiast stawiać na zieloną energię, postawili zupełnie
na innego rodzaju rozwiązania. Nie uwolnili energii wiatrowej, nie dają dobrych zasad dla fotowoltaiki, ograniczają to, skrócili okresy rozliczeniowe. Polska potrzebuje dobrego gospodarza. Jesteśmy dobrym gospodarzem, jesteśmy przygotowani do rządzenia, mamy plan dla Polski, mamy pomysł. Lepsza Polska jest możliwa. Lepsze rozwiązania są możliwe, lepsze zarządzanie jest możliwe. Dzisiaj gospodarza na polskiej wsi nie ma, ale potrzebny jest nie tylko tutaj entuzjazm do tego, ale też określone doświadczenie, bo trzeba wejść z marszu i zająć się tymi sprawami. I w kwestii relacji polsko-ukraińskich, bo tutaj nie może tak to wyglądać jak do tej pory, ale też w kwestii rozwoju gospodarstw na terenie Polski. My jesteśmy do tego gotowi, dlatego że wyrastamy z tych korzeni i wiemy, o co chodzi. Mamy najlepszych ekspertów w tej dziedzinie i widać, jak bardzo rządzący dzisiaj są pochłonięci rywalizacją wewnętrzną, a nie zajmują się sprawami Polaków. Bardziej tworzą problemy, niż je rozwiązują. To wszystko skłania nas do takiej pełnej aktywności. Trwa już prekampania, dlatego każdego dnia, każdego tygodnia będziemy w całej Polsce po to, żeby jak najwięcej osób przekonać do nas, do tej wizji bezpieczeństwa Polski opartego o bezpieczeństwo żywnościowe, o bezpieczeństwo energetyczne, o dobrą polską żywność, tanią i dostępną, o tani prąd i o czystą energię. To dzisiaj jest najmocniejsze nasze przesłanie z Podkarpacia, a jak na Podkarpaciu, to teraz prezes zarządu wojewódzkiego, samorządowiec krwi i kości Adam Dziewic. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ostatnimi czasy, właściwie przez kilka lat wprowadzono dość ciekawą narrację. Społeczeństwo nie powinno się martwić niczym. Kryzysy będą zażegnane, pojawiają się pomysły w formie programów z dodatkowym plusem. Ten swoisty system powoduje, że pojawia się nowa formuła, zarządzanie poprzez wywołanie kryzysu. Najpierw doprowadza się do wywołania kryzysu, później ten kryzys próbuje się uspokoić i tak pojawiają się ci, którzy rzeczywiście tą Polską chcą rządzić. My najpierw nauczyliśmy się słuchać, ale też i zadawać pytania, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak to się stało, że dziś Polska graniczy z Ukrainą tylko na dwóch województwach? Lubelskie, podkarpackie i pytanie jest proste. Gdzie były służby wojewody podkarpackiego? Co robiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Co robiła Krajowa Administracja Skarbowa? Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych? Wojewódzki Inspektorat Weterynarii? Gdzie te służby? Jak to się stało, że w Polsce nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, ile zboża przetoczyło się do naszego kraju? Ile wjechało? Co się stało z rolnikami? Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że kiedy jeszcze były limity dotyczące produkcji i wwozu mięsa drobiowego, to one wynosiły dla Ukrainy około 80 tysięcy ton. Po ściągnięciu w połowie roku do samego końca 162 tysiące ton. W pierwszych tylko 8 tygodniach tego roku 32 tysiące ton mięsa drobiowego wjechało tu na teren Unii Europejskiej, ale uderzyło pierwsze w nasz wewnętrzny rynek Polski. Powołano, Szanowni Państwo, w tamtym roku międzyresortowy zespół do spraw transportu produktów i artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. Ten zespół spotkał się raptem 3 razy. Ostatnie spotkanie bodajże chyba w styczniu ubiegłego roku. I proszę sobie wyobrazić, w skład niego wchodzą ministrowie kilku resortów. Zespół stwierdził wówczas, że na rynku polskim nic złego się nie dzieje. Każde zboże podlega przebadaniu. Nie ma zatorów na granicach. Ten sam rząd dzisiaj pomstuje i informuję wszystkich. Musimy coś robić. Musimy ratować polską wieś. Przed kim? No chyba tylko przed PiS-em rządzącym. Bo to za czasów tej partii takie rzeczy się dzieją. Podobnie było z kryzysem energetycznym. Jesteśmy krajem, który na węglu stoi. 200 lat. A w Polsce nie było węgla. Również dla rolników, tych, którzy zajmowali się produkcją drobiu, produkcją jaj. Jak my mamy bronić rynek wewnętrzny, jak rynku wewnętrznego nie broni rząd naszego kraju.
nie można zrzucać wszystkiego na producentów, na rolników czy na samorządy. Pomysł wojewody podkarpackiego, pani Ewy Leniart, był taki, aby umarzać rolnikom podatek rolny. Systemowo, dodam. To rozwiązanie jest niezgodne z ordynacją podatkową. Oczywiście rolnikom trzeba pomagać, ale w jaki sposób? W taki, że gminy mają umarzać podatki? Podatki możemy umarzać te, które są zaległe. Nie możemy robić tego na wyrost. Nie możemy tego robić systemowo. Ba, kara kolejna jest taka, że raz umorzymy, a za dwa lata 80 parę procent tej kwoty umorzenia samorządy dostają mniej. Te właśnie samorządy, które w ramach Polskiego Ładu zostały odarte ze środków finansowych. Nie ma dzisiaj żadnych rozwiązań. Na tej samej komisji międzyresortowej komisja podaje, że zdolności przeładunkowe naszych portów to 12,6 miliona ton zbóż. Pytamy więc, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, czyżby rządzący zapomnieli, ile do tej pory Polska eksportowała zboża? Czy nie mają o tym pojęcia? Zdolności przeładunkowe w portach ukraińskich to jest około 4 miliony ton miesięcznie. Trzeba się zastanowić, co się mówi. Od samego mówienia zdolności przeładunkowe nie poprawią się. Jeżeli dzisiaj słyszymy zapewnienie z ust pana premiera Morawieckiego, że zajmie się kwestiami dotyczącymi infrastruktury okołoportowej, to chciałbym państwu przypomnieć słynną stępkę w Szczecinie do tej pory, która po 3 latach od puknięcia wspaniałym młoteczkiem pana prezesa Rady Ministrów miała zamienić się w prom. Do tej pory nic się nie stało. Ciągłe obietnice, zapewnienia, żadnych konkretów. Szanowni państwo, dzisiaj środki, które my będziemy płacić jako kary związane z TSUE, z Turowem, to jest prawie 2 700 000 000 zł. To pytam się dzisiaj, jako prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, struktur wojewódzkich, ale jako samorządowiec, ile silosów moglibyśmy za to wybudować dla rolników i konkretną pomoc zrealizować poprzez system wsparcia gospodarki naszej, bo te silosy byłyby produkowane tutaj, dla rolników, którzy mogliby to magazynować i wreszcie mielibyśmy przynajmniej jakieś miękkie lądowanie dla tego, co zostało zrobione bez naszej wiedzy, deklarując, że rządzący mają pełną kontrolę. Co się dzieje, że potrafimy się awanturować, a nie mamy środków z TSUE, które mogłyby dzisiaj wesprzeć polską gospodarkę? Szanowni państwo, proszę mieć świadomość jedną, że rolnik, ten, który płaci podatek rolny, zajmuje się nie tylko rolnictwem. Jego dzieci korzystają ze szkół, z przedszkoli, on korzysta z infrastruktury drogowej, z tego wszystkiego, co mają zapewnić gminy. Nie można zatem przerzucać ciężaru dzisiaj uspokajania tego kryzysu na gminy. Trzeba przyjąć rozsądny system i rozsądne rozwiązania, których nie ma. Te wszystkie dzisiaj tematy są ad hoc. Dzisiaj będziemy robić to, jutro będziemy robić to, teraz będziemy budować terminal, który nawet łopata nie została wbita. Pomysłów nie ma żadnych, są tylko zapewnienia, że będzie dobrze. Przestrzegamy państwa przed fałszywymi prorokami. Rolnicy na szczęście wiedzą, co robić. To nie pierwszy rząd i nie ostatni, nie pierwszy kryzys i pewnie też nie ostatni. Ale ten jest najgorszy, bo wywołany jest przez nieświadomość i niekompetencje władz PiS-u. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jeśli są jakieś pytania, to teraz jest dobry moment, żeby je zadać. Szymon Kleński, Telewizja Polska. Panie prezesie, czy pan wierzy w zapowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi o tym, że w ciągu 3 miesięcy jesteśmy w stanie z Polski wyeksportować 4 miliony ton ukraińskiego zboża? Trudno wierzyć zapewnieniom ministra rolnictwa, skoro nie spełnia podpisanego przez swojego poprzednika, obecnego wicepremiera, porozumienia z rolnikami. Pierwszy punkt tego porozumienia, rząd będzie robił wszystko, żeby nie przedłużać ruchu bezcłowego pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Nie zrobił w tej sprawie nic. W tamtym porozumieniu jest też wybudowanie portu zbożowego. I drodzy państwo, żebyście mieli świadomość, my prowadzimy komisję, zespół parlamentarny do spraw wyjaśnienia tej afery. I co wychodzi? Zgłosił się do nas pełnomocnik pana ministra Kowalczyka, odpowiedzialny za relacje z Ukrainą,
Był tym pełnomocnikiem pomiędzy lipcem a grudniem 2022 roku i mówi na mój wniosek, że na jego wniosek pełnomocnika pana premiera Kowalczyka została przyjęta decyzja Rady Ministrów o bezprzetargowym uruchomieniu przebudowy portu zbożowego w Gdańsku. Do dzisiaj ta decyzja nie jest realizowana. Mimo decyzji o braku konieczności przetargu rozpisano przetarg, którego do tej pory nie rozstrzygnięto. Więc to wszystko powoduje, że no trudno, żebyśmy my mieli wiarę, nie mają tej wiary też rolnicy. Co trzeba zrobić? Chcemy pomóc i chcemy poradzić, bo się na tym znamy po prostu, bo wiemy o co chodzi. Trzeba uruchomić nie tylko porty w Polsce, ale w całej Europie. To jest rola dla komisarza Wojciechowskiego. Czyli punkt pierwszy, komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski powinien wyznaczyć porty w Europie, które będą odbierać dzisiaj zboże zalegające w Polsce, które niszczy polski rynek i rynek słowacki, rumuński, krajów, które z tym samym mają problem. Wiemy, że zgłosiła się Kłajpeda na przykład i jest zainteresowana, ale to powinna być decyzja ze strony pana komisarza. Oczekujemy jej natychmiast. Monitoring, kaucje to już bezwzględnie powinno być nie tylko na te cztery produkty, które wymieniałem, pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik, ale drób, owoce miękkie, miód, inne produkty rolne. Kolejna sprawa, przyjęcie naszej ustawy na najbliższym posiedzeniu zwiększającej biokomponenty. W paliwach mamy część biokomponentów. One są wytwarzane z kukurydzy na przykład. Tu jesteśmy w gospodarce, która produkuje kukurydzę. Kukurydza też w niekontrolowany sposób wjechała do Polski. Więc ściągnijmy ją z rynku, bo te firmy, które przetwarzają, są w stanie wyprodukować więcej biokomponentów. Zwiększmy udział biokomponentów w paliwach. Jesteśmy w stanie wtedy zagospodarować nawet w krótszym czasie te miliony ton kukurydzy, które zalegają. Więc to są nasze pomysły. My jesteśmy gotowi do rozmowy, do poważnej dyskusji również z rządzącymi, bo dzisiaj oni odpowiadają za to, co się dzieje na polskiej wsi, ale my jesteśmy gospodarzem polskiej wsi od lat, więc znamy się na tym i wiemy, co robić. Nie mają pomysłu, niech posłuchają nas, tylko niech siądą do poważnej rozmowy, niech na najbliższym posiedzeniu Sejmu rozpatrzą te dwie ustawy. Kaucja na wszystkie produkty rolno-spożywcze i zwiększenie biokomponentów. A dla Unii Europejskiej wyznaczenie portów. Wtedy jest szansa, że się nam to uda. Jeszcze jedno pytanie, panie prezesie, o inicjatywę obywatelską Uczciwa Polska i o koalicję z Polską 2050. Na jakim etapie jest zbieranie podpisów? To pierwszy wątek, a drugi, czy wy jesteście dogadani już z Polską 2050, że jeśli te projekty ustaw wejdą do Sejmu, to Polska 2050 je poprze? Uczciwa Polska to jest projekt trzech ustaw dotyczących dziedziczenia emerytury, dotyczących pracy, która się opłaca, czyli drugiej pracy nieopodatkowanej i dotycząca kwestii związanych z mieszkalnictwem, czyli programu mieszkaniowego własny kont. Mamy zebrane około 70 tysięcy podpisów. Ta zbiórka będzie trwała jeszcze kilka tygodni. Dwa albo trzy tygodnie temu został zarejestrowany dopiero komitet, bo tam pani marszałek troszkę się z tym ociągała z rejestracją naszego komitetu Uczciwa Polska. Czyli to jest wniosek obywatelski. Mamy deklarację ze wszystkich środowisk opozycyjnych, że będą popierać projekty obywatelskie zgłaszane przez partie, znaczy zgłaszane przez obywateli, ale popierane przez różnego rodzaju partie polityczne. Tak jak ja popieram obywatelski projekt dotyczący in vitro, obywatelski projekt wdowia emerytura lewicy, mają nasze poparcie. Tak oczekujemy nie tylko od Polski 2050, to naturalne, że oczekujemy poparcia, ale oczekujemy od innych formacji również. Oczekujemy również poparcia od rządzących, bo deklarowali, jak szli w kampanii wyborczej, że nie będą odrzucać projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. No, czyli to pierwsze czytanie wydaje się być bardzo pewne, że projekt trafi dalej, prosimy o podpisy, zbiórka cały czas trwa. W najbliższym tygodniu Krzysztof Paszyk, nasz pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego, przedstawi harmonogram majówki z Uczciwą Polską. Dzięki. Jeżeli to wszystko, to bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy, że byliście z nami. Siadamy do stołu i do rozmowy o najważniejszych sprawach. Tutaj w Róży, dla mnie to ujmująca nazwa, bo moja najmłodsza córeczka ma tak na imię, więc tym bardziej jestem szczęśliwy, patrząc na taką koszulkę i będąc w takiej miejscowości. Zaraz jej taką koszulkę zawiozę, jak dotrę dzisiaj do domu. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo, że jesteście. Dzięki. Jeszcze dwa zdania chciałbym dołożyć do tego, kolego prezesie.
bo tak powiedziałem, że mam 50-hektarowe gospodarstwo, nie widać tu żadnej maszyny, żadnego sprzętu. To jest część taka rodzinna, domowa, oficjalna, domowa. Natomiast całe gospodarstwo obejrzymy jest zaraz. Z tyłu serdecznie zapraszam kolegę i wszystkich gości. Chciałem tylko tyle dodać. Ten długi budynek mieści prawie 300 ton pszenicy, której nie sprzedałem i nie mam komu sprzedać. No właśnie. Kukurydzę mi się udało sprzedać w ubiegłym roku, natomiast pszenica leży. Serdecznie zapraszam. To chodźmy, zobaczmy to.